Witajcie, kochane dzieciaki. W tym tygodniu towarzyszy nam bohater biblijny o imieniu Hiob. Człowiek, który doświadczył w życiu bardzo dużo trudnych sytuacji. Ale z każdej sytuacji, z każdego życia możemy wyciągnąć coś dobrego, coś ważnego. A nasi bohaterowie biblijni to już są mistrzowie nauczania czegoś dobrego. Więc dzisiaj wyciągniemy z tej historii Hioba taką perełkę, którą jest dobra rada od przyjaciela. Kiedy Hiob bardzo cierpiał, przyszedł do niego przyjaciel i posłuchajcie, co mówi nam Biblia, jak mu powiedział. Ja bym się zwrócił do Boga, Bogu przedstawiłbym sprawę. On czyni niezmierne dziwy, a cudów Jego bez liku. On udziela glebie deszczu, posyła wody na powierzchnię ziemi. Wysoko podnosi zgnębionych, smutni szczęściem się weselą. Przyszedł przyjaciel do Hioba i powiedział, że najlepiej jest w trudnościach zwrócić się do Boga. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy chwycili tę naukę i zapamiętali, że także ja i ty możemy być takimi przyjaciółmi, którzy niosą dobrą radę innym. Ale jest pewne wielkie ale. Żebym mogła dobrze doradzić komuś, muszę sama w serduszku mieć tę radę. Żeby komuś doradzić o modlitwie, to muszę sama być osobą, która się modli. A więc nasza nauka dzisiaj jest taka, że dbamy o serduszko dla siebie, ale także dla naszego przyjaciela, aby w odpowiednim momencie przyjść mu z dobrą radą. Tego dzisiaj uczymy się z Księgi Hioba. I zapraszam Was, żebyśmy się teraz razem pomodlili za wszystkich Waszych kolegów i koleżanki, zwłaszcza za tych, którzy może mają jakieś trudności w domu albo w szkole. Serdecznie, całym sercem powierzmy ich Matce Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mocno Was ściskam. Zapraszam do tego, żebyście w komentarzu napisali, jaki jest Wasz pomysł, aby pomóc koledze lub koleżance. Pomyślcie chwilkę, jak możecie to zrobić. Zapraszam Was jeszcze do piosenki Duchu Święty, pomóż mi. To jest nasz najprawdziwszy przyjaciel. I jeszcze malutkie ogłoszenie. Pamiętajcie, że 25 listopada mamy warsztaty muzyczne dla dzieci w Łodzi. Jeśli ktoś z Was chce być, a jeszcze się nie zapisał, pod spodem macie link do zapisów. Czekamy na Was w Łodzi. Do zobaczenia.